kolejnym punkcie porządku, w punkcie 7.3, mamy projekt uchwały w sprawie, tutaj czytam w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, czytam, że jest w sprawie projektu budowlanego budowy pokoi dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ulicą Zakopiańską i Portu Słańskim w Krawcowskiem. Paragraf pierwszy opiniuje się pozytywnie, jeszcze raz zwracam, projekt. Na komisji opiniowaliśmy koncepcję, na ten czasie wpłynął projekt, który nie różni się niczym zasadniczym, bo jest to, że tak powiem, tylko rozwinięcie w formie projektu. Także w tej chwili realizacja tego zadania po prostu wymaga ewentualnie zatwierdzenia przez Radę Dzielnicy, nie tylko koncepcji, coś samego projektu, który będzie podstawą do uzyskania zezwolenia budowlanego. Dziękuję. Czy są jakieś? Otwieram dyskusję. Tak, słucham. Jak zawsze mówiłem, są potrzebniejsze rzeczy do zrobienia w dzielnicy. Projekt, który został opracowany, jest tak, jak pokazywałem, że musi być wypiek, bo się nie da zrobić w przejściu podziemnym jakichś zakrętasów, żeby przejście mogło być dla niepełnosprawnych. Wchodzimy, raz, że zrujnujemy całe to z marmuru, znaczy właściwie to z granitu, przejście podziemne. Wejdziemy w koszta, ja nie wiem, jakie to będą koszta, ale na pewno duże. Ja rozmawiałem z projektantem, on się wydaje, że będzie trzeba stopę robić, bo tu po prostu poleci wszystko. Po prostu wchodzimy w olbrzymie koszta. Przejście należało tylko doprowadzić do porządku, zlikwidować tam te w środku ochybne takie na reklamy, nie wiem jak to nazwać, no takie deski, paździerze, umyć, wymienić ubite OSB. Wymienić ubite schody i przejście spełniało swoją rolę. Jeżeli rzeczywiście jakiś inwalida czy osoba niepełnosprawna, która się poruszała na wózku, chciała koniecznie na wózku dostać się na drugą stronę, to mogła to zrobić. Jest 30 metrów dalej, może 40, może 35, rampa. Mówię tutaj o zjeździe do Carrefoura. No i tą rampą można po prostu przejechać z jednej jezdni na drugą. No i tylko tyle w tym temacie. Dziękuję. Czy są jakieś inne głosy w dyskusji? Proszę. Ja chciałam zapytać, czy pan projektant przedstawił kosztorys wykonania pokoju, bo jest to generalnie element wycena nie tylko kosztorysanta, bo to znaczy nie tyle po wykonaniu projektu tego kosztorysu, bo tego nie ma jeszcze. Jest szacunkowa, która pracuje na prowadzeniu opracowany kosztorys w oparciu o projekt. Jest raz, dwa. Przypominam, że my występowaliśmy o to, aby zadanie to było realizowane ze środków unijnych. Ja rozumiem, tylko ja zadałam pytanie, czy jest opracowany. Nie ma jeszcze kosztorysu. Po projekcie nie ma jeszcze do kosztorysu. Nie został tam. Na pewno będziemy się domagali kosztorysu. Szacunkowiec, który wiadomo, że... Jaki jest szacunkowy? Tu mamy w tej chwili... nie mamy. W tej chwili nie pamiętam po prostu. Ale na pewno jest tam, że co na cyfra gdzieś w granicach. Już nie pamiętam. Nie pamiętam, bo to jest przyszło od razu. Ale to jest rzecz najważniejsza. Nie jest najważniejsza rzecz, bo ja w tej chwili... Wpuszczamy następną radę, wpuszczamy w koszty, tak? Nie. Ta rada nie będzie już odpowiedzialna za to, tylko następna rada to będzie wykonywała. I narzucamy już jej jakąś dużą sumę, już jej wrzucamy na sam początek jej działalności. Proszę Państwa, no ja chcę po prostu, nie chcę w tej chwili prowadzić polemiki na temat, że tak powiem, całej gospodarki finansowej, że tak powiem, planowania danych wieloletnich, bo po prostu nie potrzebuje się w tym momencie, by się to przedłużyło. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to pozwolę sobie przypomnieć, że Rada Dzielnicy, podejmując uchwałę w 2014 roku, zbilansowała potrzeby i zbilansowała swoje możliwości łącznie z tym zadaniem, jeśli chodzi o 2014 rok. Natomiast też wyraźnie jeszcze raz podkreślam, że zarówno to zadanie, jak i zadanie, że tak powiem, realizowane w ulicy Zakopiańskiej, z uwagi na to, że za 2 lata ma się, że tak powiem, Kraków być z takim miejscem, że tak powiem, określonych działań międzynarodowych, uważamy, że jest też perspektywa finansowa, że te zadania
zwłaszcza, że no rozmawialiśmy z Komisją. Tylko ten koszt szacunkowy, wydaje mi się, że powinna Rada znać. No to my nie pamiętamy. Nie pamiętam tego. No nie znaczy, można zaglądnąć, przepraszam. To zrobimy przerwę i zajmiemy. Znaczy, czy mamy zrobić wobec tego, jeżeli ten, to zrobimy przerwę 15 minut i odczytamy. No to wystarczy 5 minut. Znaczy, no to zobaczymy. Jeżeli mamy opiniować coś pozytywnie, to wydaje mi się, że to są dane, które powinny być w Radzie przedstawione. Proszę Państwa, ja chcę tylko przypomnieć, bo chyba to jest jakieś nieporozumienie. Opiniujemy w tej chwili realizacji zadania, które my wprowadziliśmy, bo WPF z określonymi sumami został wprowadzony. I mamy, że tak powiem, i przyjęty został. Wobec tego jest tam kwota, o której mówiliśmy, że... Ale czy ona wystarczy na realizację tego zadania? Zadanie zostało przyjęte przez ZIGIT jako takie, bo wniosek został i zostało przyjęte z tymi kwotami. W tej chwili jest to etap realizacji tego zadania, polegający na tym, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego roku została wykonana dokumentacja, czyli konkretnie projekt, który nie był płacony ze środków tamtego roku, tylko został zapłacony ze środków tego roku. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja. Żaden, że tak powiem, z elementów, który został zapisany w WPI i WPF-ie tego zadania, nie został do dnia dzisiejszego zgłoszony nam i zakwestionowany. Dziękuję. Czy można coś powiedzieć? Proszę. Ja uważam, proszę Państwa, że ulica Zakopiańska jest szalenie długa, szalenie ruchliwa i inwalidzi poruszający się na wózkach powinni mieć możliwość przejścia na drugą stronę, a nie znoszenia ich po schodach. Pozwolę sobie powiedzieć, że nie dotyczy to tylko inwalidów. Dotyczy to też, nie. Nie ma w tamtym regionie możliwości, że przeszła matka z dzieckiem i zeszła na tym schodach. Nie było możliwe. Przeżyliśmy to na własnej, że tak powiem, skórze w momencie, kiedy na dni dzielnicy w poprzednim roku Centrum Solwaj szła bardzo duża grupa rodziców z dziećmi, z wózkami i usiłowała, że tak powiem, tym przejściem przedostać się w niedzielę, czyli praktycznie bez jakiegoś większego ruchu, przedostać tym przejściem. Nie będę tego opisywał. Wobec tego nie jest to przejście dla niepełnosprawnych, który być może tam nie ma za dużo, tylko jest to przejście, które pozwala na bez, powiedzmy, takiego, znaczy na takie ludzkie, czyli 21-wieczne przejście przez... Uchwała jest podjęta w tej chwili, proszę. Proszę. Tam jest bardzo duży budynek ZUS-u, a to są, że jest koło Parku Solwa i przejście, to jest bardzo dalekie przejście i pod tym przejazdem, pod tym mostem, co jeżdżą tramwaje, to jest bardzo odległe w ogóle. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chce? Ja chciałam jeszcze sprawdzenie powiedzieć. Proszę Państwa, myśmy włożyli jako Rada bardzo duży wysiłek w to, żeby zainteresować ZIKIT tym zadaniem. Bo jak Państwo pamiętacie, to jest 2 lata pracy nad tym, aby ZIKIT przyjął to zadanie do realizacji i przygotował koncepcję, a teraz dlatego wydaje mi się, że w takiej sytuacji determinacji Rady, żeby wpisać się w działania nie tylko dzielnicy, ale także miasta i podnieść jakość tego rodzaju elementów komunikacji, jak przejścia podziemne, które w Krakowie no niestety nie należą do najciekawszych, to jest zadanie bardzo szczytne i chociażby z tego względu powinniśmy zrobić wszystko, żeby to zadanie zostało zrealizowane. Bez względu na to, czy będzie to robiła grupa radnych obecnie tutaj pracujących, czy będzie to robiła grupa radnych następnej kadencji. No przecież my także realizujemy zadania z poprzedniej kadencji, więc nie widzę powodu, żeby zamykać jakieś zadania na tym roku 2014. A poza tym naszym zadaniem było podniesienie jakości tego miejsca, a nie tylko jakiś taki doraźny remont. Więc
Oczywiste jest to, że na pewno pewne elementy obecnej architektury ulegną zniszczeniu, dewastacji, no bo to będzie po prostu nowa budowa. To jest nie remont, ale budowa przejścia podziemnego. I ono jest niewątpliwie bardzo konieczne. Ja tylko bardzo dziękuję paniom radnym za zrozumienie i wsparcie tego naszego projektu. Ale proszę Państwa, przecież zaakceptowaliśmy tę inwestycję, a teraz się zastanawiamy, czy Ale jeśli ja mogę prosić o uporządkowanie dyskusji, proszę Państwa, bardzo proszę. Ja bardzo proszę, stawiam wniosek formalny o udostępnienie kosztów tej inwestycji. Ja nie neguję absolutnie jej potrzeby wykonania. Jestem jak najbardziej za, ale chciałabym znać szacunkowy koszt. Czy to jest 1,5 miliona, czy to jest 800 tysięcy, czy to jest 4,5 miliona. Taki koszt powinien być przez projektanta podany. Pani Sofia, ja proponuję 15 minut przerwy. 15 minut przerwy. Ja rozmawiałem z tym. Ja rozmawiałem. Jeżeli jest koszt, to jest. Jeżeli nie ma, to musi być w ogóle. Inwestycje, to trzeba się starać.